I wracamy do studia gorących pytań na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej wolny witam Państwa ponownie, a my zapytamy tym razem gorąco o to, czy weganizm jest dobry dla dziecka, bo w internecie sporo można przeczytać artykułów na ten temat, artykułów często mówiących o tym, że właśnie weganizm jest bardzo niebezpieczny, szczególnie we wczesnych etapach życia, że nie powinniśmy go wprowadzać, że nie powinniśmy przekładać tych naszych gdzieś przekonań żywieniowych na żywienie dziecka, właśnie, szczególnie gdzieś w tym pierwszym etapie życia. I o tym sobie porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście tak jest z moimi państwa gośćmi, którymi są Daria Łukowska, Forma na życie, dietety kliniczny witaj ponownie, oraz Diana Wolańska-Buzalska, dietetyk Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, również cię ponownie witam. No i kontynuujemy gdzieś naszą rozmowę, ten wątek, który został przed momentem przerwany na sekundkę, już do niego wracamy. I, i takie moje pytanie ogólne, Diana, do ciebie, czy można właśnie, czy rodzice mogą przekładać bezrefleksyjnie? Myślę, że to ważne ważne słowo. Swoje przyzwyczajenia żywieniowe, swoje żywieniowe przekonania, właśnie na to, jak żywi, żywią swoje nowonarodzone dziecko, zaczynając od tego pierwszego etapu w ogóle życia. Powiem, bezrefleksyjnie nie. Czyli to już od razu mamy kwestię <grym> Ale wyjazdę, świadomie to już jest ich decyzja i wtedy, jeżeli to wszystko będzie poparte opieką, stałą opieką lekarską, wsparciem wykwalifikowanych specjalistów, no na każdej z diet eliminacyjnych jesteśmy w stanie poprowadzić ją tak, żeby była bezpieczna dla dziecka. Tutaj w przypadku weganizmu mówimy o tych niedoborach pokarmowych, ale spójrzmy też na stronę medalu diety tradycyjnej, gdzie mamy przekarmienie dzieci, które jest równie niebezpieczne dla tych dzieci, tak? Więc kwestia tej świadomości tych rodziców i tego, z czym wiąże się, jakie są konsekwencje podejmowania tego rodzaju, po prostu tej diety. A jeżeli dziecko na diecie wegańskie jest pod stałą opieką lekarza, jest kontrolowane jego wyniki badań, jego rozwój oceniany poprzez proste pomiary antropometryczne, jak masa ciała i, i wysokość ciała. To jesteśmy w stanie tutaj potwierdzić też to, że to dziecko może się zupełnie prawidłowo rozwijać. A jak ważne są te pierwsze lata właśnie życia, ten pierwszy etap życia w kontekście żywieniowym, w kontekście naszego rozwoju, Daria? Są bardzo ważne i tak naprawdę nie można tego zaniedbać. I o ile wspomniane już amerykańskie stowarzyszenie dietetyczne, od 2016 roku, jak dobrze pamiętam, wydało oświadczenie, że zarówno wegetariańskie, jak i dieta wegańska są dobre na każdym etapie życia. O tyle tutaj, no ja mam wątpliwości, jeżeli chodzi o dietę wegańską, bo wegetariańska jeszcze okej, okay, natomiast wegańska w momencie jakby inaczej. Tutaj jest często ryzyko, że ta dieta jest na przykład dietą niskotłuszczową, co jest tak naprawdę dla dziecka brak tłuszczów w diecie, właśnie między innymi tych kwasów DHA wspomnianych, czy nawet brak cholesterolu dla układu nerwowego. Jakby no to są rzeczy, które naprawdę można... Niby, niby jest jakby to stanowisko, natomiast no ja się zastanawiam, jak tutaj od tej strony na to się patrzy. Oczywiście nasz organizm wytwarza cholesterol sobie, ale no tutaj mówię, o ile dieta wegańska z mojej perspektywy nie bardzo, no wegetariańska, okej, okay, no mamy tutaj jaja, mamy masło chociażby i jakby tutaj wydaje mi się że trochę to jest bezpieczniejsze bo jest niebezpieczny trend w dietach wegańskich diet niskotuszczowych i niskobiałkowych i to jest niestety bardzo popularne dotychczas i dla dziecka to może być, niebezpieczne to myślę że w kontekście warto to rozpatrywać w ogóle wprowadzenia diet eliminacyjnych na tych wczesnych etapach życia, że łatwo tam popełnić błąd. A jeżeli ten błąd mm. już popełnimy, my rodzice, kiedy, kiedy wprowadzamy takie żywienie dziecku, to później ten błąd o wiele trudniej odwrócić, trudniej niż w przypadku osoby dorosłej. To oczywiście to, co Daria też wspomniała. Taki najbardziej punkt krytyczny rozwoju dziecka to jest do trzeciego roku życia, ale z drugiej strony. Yy, to, co ja też wcześniej potwierdziłam, że dziecko jest pod opieką lekarza, dietetyka, czyli specjalisty, który prowadzi to dziecko bądź całą rodzinę, nie możemy wtedy mówić o tym, że będziemy te błędy popełniać. Jeżeli podejmujemy decyzję o podjęciu diety, która sama z siebie może prowadzić do niedoborów pokarmowych, nie będąc w pełni świadomy, świadomi tego, no to wtedy w rzeczywistości to mhm. może być niebezpieczne dla dziecka, ale i dla całej rodziny. Ale tutaj też poruszyłaś ciekawą kwestię, czyli takie samo z siebie przechodzenie na dietę wegańską u dziecka u nowonarodzonego dziecka kiedy stwierdzamy że no dobra no to my mamy dietę wegańską to dziecko będzie miało jest twoim zdaniem nierozsądne bo gdzieś mam wrażenie to tak wybrzmiewa że to powinno być w konsultacji albo z lekarzem właśnie albo z dietetykiem tak żeby to nie było gdzieś zawieszone w przestrzeni bez żadnej kontroli bez żadnej takiej Merytorycznej wiedzy, merytorycznego gdzieś spojrzenia na całą tą kwestię. Generalnie, jeżeli mówimy o dziecku jako takim niemowlęciu, czyli do pierwszego roku życia, jego podstawą żywienia jest mleko mamy, bądź też jeżeli mama nie karmi, nie może karmić mleko modyfikowane. I tutaj decyzją wtedy rodziców jest podawane mleko takie, jak sobie życzą. Tak? Mogą skorzystać z mleka, które jest na bazie mleka krowiego, mogą skorzystać z izolatu sojowego. Oczywiście, jeżeli będą rozsądni, to tą decyzję jakby skonfrontują z opinią lekarza, zadecydują wspólnie z lekarzem i ocenią, co jest najlepsze. Dobrze, dla, ich, dla jego dziecka. Nie możemy też do końca oceniać to, co w końcu rodzice postanowią. Tak? Może to być jakieś ryzyko, ale jeżeli to dziecko będzie pod opieką lekarza, będzie miało podawane i będą kontrolowane jego jakby prawidłowy rozwój, to może być dla tego dziecka też tak samo dobre, jak i tradycyjne żywienie. Później etap mamy też rozszerzania tej diety dziecka. Jesteśmy znów w stanie zbilansować tą dietę też o produkty pochodzenia roślinnego. Jesteśmy w stanie to zrobić, tylko w pełni świadomi, w pełni wyedukowani w tym kierunku. Tylko my tak tu sobie rozmawiamy, a rozmowa sobie, życie sobie często. I, I to też jest mm. przykład już sprzed jakiegoś czasu, że niektórzy rodzice ignorują pewne ważne kwestie. Podają maluchom tylko to, co sami uważają za stosowne, właśnie bez gdzieś brania pod uwagę pewnych zaleceń. No i takie zachowanie Uwegan zaobserwował Departament do Spraw Dziecka w z jednym z regionów. Belgii. Okazało się, że duża część wegańskich dzieci boryka się z problemami zdrowotnymi. O opinię naukową w tej sprawie poproszono wtedy ekspertów z tamtejszej Królewskiej Akademii Medycznej. No i te wyniki analizy, która została przeprowadzona, okazały się dosyć niepokojące. Po zbadaniu sprawy członkowie tej belgijskiej komisji potwierdzili, że restrykcyjna dieta wegańska u dzieci może powodować zahamowanie wzrostu, niedokrwistość, zaburzenia psychomotoryczne oraz niedożywienie. W ich oficjalnym stanowisku czytamy, że całkowite wykluczenie mięsa i nabiała. Zresztą, zwiększa zagrożenie wystąpienia niedoborów między innymi białka witaminy B12, wapnia, cynku czy żelaza. No nie zachęca to do stosowania diety wegańskiej u dzieci, tak bym powiedział delikatnie. I generalnie można potwierdzić to, że to ryzyko istnieje tych wszystkich niedoborów, jeżeli te grupy produktów, które wyeliminowaliśmy. Umiejętnie zastąpiliśmy je innymi grupami produktów, i w rzeczywistości to można potwierdzić. Z drugiej strony, to co warto też podkreślić w, w, w tym zakresie, jest też szereg badań, które, poka które pokazują, jak stosowanie diety wegańskiej wpływa na rozwój dzieci. Gdzie widzimy, że te dzieci na dietach wegańskich czy wegetariańskich są troszkę niższe do okresu dojrzewania niż dzieci na dietach tradycyjnych, mają niższą masę ciała, ale w okresie dojrzewania wzrostem właściwie wyrównuje się z dziećmi na diecie tradycyjnie, aczkolwiek do okresu dorosłości pozostają z niższą masą ciała, ale w granicach normy, w granicach prawidłowego rozwoju, więc ym, zawsze mamy takie dwie strony medalu i te takie niekorzystne yy, wyniki, aczkolwiek ja myślę, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć, z czego te niekorzystne wyniki powstają, właśnie z tego, że ta dieta była po prostu niezbilansowana. Tylko pytanie właśnie teraz w kontekście tego niezbilansowania. Ja mam cały czas wrażenie, do, patrząc na mój gdzieś przykład gdzie jakąś tam wiedzę żywieniową mam 5 lat studiów i tak dalej i tak dalej a do człowiek różnie je. Różnie w ciągu dnia te posiłki się układają różne ilości tego jedzenia raz się zje jakiegoś burgera raz się zje kawałek szynki, nie wiem jabłko brokuły gotowane i tak bardzo różne różnie ta dieta w moim nawet przypadku się układa i zastanawiam się właśnie czy lepiej ludzi trochę zniechęcić do tego żeby ten weganizm po prostu wprowadzali u dzieci później w późniejszym okresie, okej okay. Czy lepiej powiedzieć właśnie, o tylko rozsądnie i uważajcie, ale możecie. Czy to nie da takiego właśnie przyzwolenia i, i, i nie spowoduje takiego niebezpieczeństwa, że ktoś, no dobra, ja jestem rozsądny, to wprowadzę rozsądnie ten weganizm, a nie będzie zwracał uwagi na te ważne kwestie, żeby chociażby skonsultować się z lekarzem, skonsultować się z dietetykiem. Czy to nie będzie powodowało zagrożenia, Daria? Mhm. Wiesz, zniechęcanie zawsze wywołuje efekt odwrotny, nie? Więc jakby... Z jednej strony tak. No i tutaj myślę, że tak jak już tutaj rozmawialiśmy wcześniej, powinien być... Nie wiem, może od odgórny gdzieś tam nakaz, że jeżeli stosujemy taką dietę do któregoś tam roku życia, ona musi być konsultowana przez dietetyka, który ma pojęcie na temat diet roślinnych, bo to też jest ważne. No i kontrolowane oczywiście zdrowie dziecka przez lekarza. Bo no, taka dieta wegańska, chociażby, nie wiem, niesuplementowana tą B12 tymi kwasami DHA w okresie rozwoju, no to będzie duży błąd, jakby. A jakby rozmawialiśmy tutaj w przerwie, jaka jest duża dezinformacja w mediach chociażby mamy dostęp do różnych mediów, gdzie różni ludzie różne rzeczy piszą. No i ludzie są bardzo podatni na takie rzeczy i potem słyszymy, że B12 wcale nie musimy suplementować na dietę wege, a musimy jakby i tutaj jest to bezwzględne. I tak samo w kontekście mm, kilku innych kwestii. Więc. No moim zdaniem, zniechęcanie nie, bardziej uświadamianie. Uświadamianie, edukacja to cały czas się przewija w programach na antenie telewizji w Polsce, czy to w przypadku właśnie odżywiania, czy to w przypadku ruchu drogowego. I w kilku jeszcze innych można by było tu te przypadki wymieniać, ale tak z naszej rozmowy. Pierwsze pytanie było takie gorące nasze pytanie, o którym rozmawialiśmy, czy dieta wegańska jest zdrowa, czy, jest, czy weganizm jest zdrowy? Ale tak się zastanawiam, to nie jest kwestia chyba, czy jakaś dieta jest zdrowa, tylko kwestia właśnie rozsądnego podejścia do tej diety, odpowiedniego zbilansowania tego wszystkiego. I możemy powiedzieć, że to nie dieta jest niebezpieczna, tylko właśnie te niedobory, które wynikają z pewnego nieprzyłożenia się naszego do układania tejże diety. No przede wszystkim brak świadomości, brak wiedzy żywieniowej, brak edukacji żywieniowej w tym zakresie. Dlatego myślę, że to o co powinniśmy zadbać, podejmując się diety której możemy określić słową dieta, a nie sposób żywienia, jako taki, który obowiązuje, jest ogólnym, ogólnie przyjętym, a należy apelować do tego, żeby konsultować. Jeszcze raz to możemy podkreślić. Tak, konsultować ze specjalistami. A teraz chcę Was zapytać o najczęstsze błędy, które są popełniane właśnie w żywieniu dzieci, w żywieniu niemowląt, ale zanim o tym sobie tutaj porozmawiamy, zanim odpowiemy na to pytanie, zobaczmy pewien materiał filmowy, właśnie jak dziecko sobie radzi z wyborem jedzenia, stosując tak zwaną metodę BLW, czyli tak na polski gdzieś tłumacząc bobas lubi wybór. Możemy tak to wytłumaczyć, a zobaczmy jak to wygląda w, pra w praktyce. To jest już jakiś trzeci albo czwarty tydzień po tym jak wprowadzałam Zoi pokarmy metodą BLW. No i jak widzicie nadal prostota. Ziemniak i fasolka. Tu tutaj widać, że zoja pewnie siedzi, jak chwyci, jak chwyci no właśnie, do buzi jak chwyci fasolkę to od razu ją pakuje do buzi, możecie też, spokojnie te warzywa polać, olejem kokosowym który się rozpuści one będą trochę śliskie ale, dzieci sobie fajnie z tym radzą, No i tutaj z jednej strony jest ta fasolka zielona którą ta dziewczynka tak ile się nie mylę tutaj złapała w dłoni zaczęła jeść ja mam tak z boczkiem, Zostawmy boczek, Cały czas ten mi w głowie chodzi, ale może przez to, że w ostatnim czasie nie mogę go za bardzo jeść. Nieważne. Ale czy to, co zobaczyliśmy na tym filmiku, to jest dobre podejście, ta metoda BLW, to, że dziecko ma wybór tutaj na, na tej tacce, gdzieś sobie dobiera, co tam ma ochotę zjeść i w jakiej ilości, czy to jest odpowiedni krok dla dziecka? Dziecko ma wybór taki. Właściwie to, co my mu podaliśmy, to ma wybór w, w wokół tego talerza. Więc metoda BLW polega generalnie, różni się od takiej tradycyjnej formy rozszerzania diety, tym, że pomijamy etap papki, czyli rozdrabnianie tego, i podawania łóżeczkom. Dziecko je rękoma i dziecko wybiera sobie faktycznie z talerza. Produkty, które chce jadać, ale to rodzic nadal decyduje o tym, co na tym talerzu się pojawi. I wracamy znów do punktu wyjścia, że dziecko będzie jadało to, co rodzic mu poda. I teraz dziecko tylko zdecyduje, ile zje i jak zje. Czyli tutaj wracamy do naszej świadomości, naszej edukacji w kontekście odżywiania. Błędy w tym okresie wczesnym to jedno, ale czy łatwo te błędy, Daria, później naprawić? Właśnie, kiedy karmimy dziecko, karmimy niemowlaka, karmimy dziecko już starsze. Mm -hmm. Znaczy co, no, te smaki jednak się kształtują y, na początku na pewno dość mocno, y, ale no, w każdym momencie można zmienić, no, tylko pewnie to będzie trochę trudniejsze. Myślę, że jednak bardzo ważnym tutaj są nawyki żywieniowe rodziców i, i tutaj dziecko zawsze będzie patrzyło na to, co rodzice jedzą y, tam w późniejszym okresie, y, bo w momencie, kiedy my chcemy dziecku zmieniać na super zdrowe, y, wiesz, posiłki, a y, no, rodzice jedzą wątpliwie i rodzice nie jedzą wcale tylu warzyw, rodzice nie jedzą tak dobrej y, jakości, powiedzmy, produktów, no, to dlaczego dziecko ma chcieć się zmieniać, że tak powiem, na, na, na lepsze? Ja jestem fanem Brukselki, ale to temat na inny program. <grym> Dziękuję Wam bardzo serdecznie za rozmowę Daria Łukowska i Diana Wolańska-Buzalska. Były moimi mi Państwa gośćmi. Dobrego do dnia Wam życzę. Odpowiedniej ilości pożywienia dzisiaj przyjętego, odpowiedniej diety, Państwu również, żeby jeść smacznie, ale z głową. Myślę, że to idealne podsumowanie dla naszego programu i zachęcam do tego, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w polsce.pl. Oczywiście do zobaczenia.